Okay, we are going to Final Four, to Nysa, but it wasn't an easy way to it. Yeah, it was not easy, but for us it's most important that we won and that we are going to Final Four. For us also, Bielsko, it's very difficult team. It's not good for us, but and it's first victory for us against them, so it's very, very, very nice. Pytanie do Nadii Ninkowicz. Awansowaliśmy do Final Four w Nysie, ale nie mieliśmy do niego łatwej drogi. Tak, nie było to łatwe, ale dla nas najważniejsze jest to, że wygrałyśmy i że awansowałyśmy do Final Four. Bielsko nie jest dla nas bardzo trudną drużyną, co nie jest dobre, ale zwyciężyłyśmy przeciwko nim, co jest bardzo, bardzo fajne. Okay, do you have any power left for next matches? But yes, we have to have power for next match. We play next Legionovo, yes, but when? Saturday, Sunday? Saturday. And after we will have a little break. But really was very tough 2 weeks. But I'm very happy because we, I think we play 6 games and we won 5, what is a very good score. And really, I'm very proud of my team because every game we show what we can and give all energy for every point, every ball, and this is, I think, very important. Kolejne pytanie, tym razem do Kataryny Lazowicz. Czy zostały jakieś siły na kolejne mecze? Tak, musimy mieć siłę na kolejny mecz. Teraz gramy z Legionowią w sobotę, potem mamy niewielką przerwę. To były bardzo trudne 2 tygodnie. Ale bardzo się cieszę, ponieważ grałyśmy 6 meczów, z czego 5 wygrałyśmy. Co jest bardzo dobrym wynikiem. Jestem bardzo dumna z mojej drużyny, ponieważ w każdym meczu pokazywałyśmy, co potrafimy i wkładałyśmy całą energię w każdy punkt i w każdą piłkę, a to myślę, że jest bardzo ważne. Nadia, what do you plan for this long holiday after Legionovia? Just to relax, really. Just to relax, just to have Not, it's not physical, it's mental a little bit, because it's just games. And we have to use these two days. I hope we'll have 2 days. Yeah, just to relax. Nothing special. Okay. Thank you very much. Pytanie do Nadii Ninkowicz. Nadia, jakie są twoje plany na długą przerwę po meczu z Legionowią? Relaks, naprawdę jedynie relaks i to taki mentalny, nie fizyczny, ponieważ ostatnio miałyśmy cały czas mecz, więc wykorzystam ten czas jedynie na odpoczynek.